Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Właściwie minęły już dwa lata od momentu, kiedy oficjalnie wybuchła w Polsce pandemia koronawirusa. I nie o samej pandemii będziemy dzisiaj rozmawiać, ale o tym, jak obostrzenia i to, co działo się przez ostatnie dwa lata, wpłynęło na naszą edukację, na nasze zajęcia, na, mówiąc pięknym językiem, paradygmat nauki, czyli to, jak uczymy, czego uczymy i jak wygląda dziś edukacja na Uniwersytecie Warszawskim, bo zadziało się wiele. I o tym, co z tej wielkiej rewolucji cyfrowej na Uniwersytecie. Pozostało po dziś dzień. Porozmawiam z naszym znakomitym gościem, a właściwie gościnią. Jest nią Dorota Sidor, pełnomocniczka dyrektora do spraw dydaktyki i szkoleń w Centrum Kompetencji Cyfrowych na Uniwersytecie Warszawskim. Cześć, Doroto. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Chyba nie zdradzę wiele, jak powiem, że oprócz tego, że Dorota koordynuje nowe technologie, implementację nowych technologii na UW, jest też laureatką konkursu wydawnictwa Dwie Siostry na opowiadanie detektywistyczne dla dzieci <laughs> i autorką książki Gdzie jest Wydra. To jest opowieść detektywistyczna o Wilanowie. Mhm. Skaza się. Niestety nie o tym dziś, ale no, może będzie może okazja. Do... A zainteresowanych kierujemy do książki Doroty, bo na uniwersytecie pracują też i prawdziwi autorzy <noise> poza naukowi. Dorota, dwa lata minęło. E, próbowałyśmy spotkać się wcześniej na tę rozmowę, mm -hmm. ale z racji Twoich obowiązków mm -hmm. było to trudne. No tak, wtedy napisałaś do mnie, gdy pracowałam po 16 godzin dziennie. No właśnie, kiedy tak. to było? 10 marca 2020 roku jego magnificencja <noise> wydał. Zarządzenie, że przechodzimy w tryb zawieszenia na czas jakiś, a później mhm. powoli na zajęcia zdalne. Co się wtedy zadziało w, oklu, w oku cyklonu? Może hmm. tak, zapadła cisza <laughs> przez moment. Ja pamiętam ten moment, kiedy, kiedy to rozporządzenie wyszło. Znaczy, już wiedzieliśmy tak trochę wcześniej, że to się pewnie wydarzy. Ale, ale pamiętam ten moment, jak z za śmiercią Albisa tak czy tam Johna Lenona, że wszyscy wiedzą, gdzie byli w tym momencie. Więc ja pamiętam, że wracałam właśnie z pracy, byłam w autobusie i przeczytałam twoje zarządzenie, i wtedy pomyślałam, aha, dobrze, to teraz właśnie moje życie na jakiś czas będzie polegało na tym. E, wyłącznie tak. No i faktycznie tak się stało, że, że razem z całym zespołem. Mm, no po prostu staliśmy na baczność i zaczęła się może nie tyle walka, ale takie przygotowania trochę do, do pewnego kryzysu, no bo to jednak mówmy się, że to, to była sytuacja kryzysowa. I akurat tak się zdarza, że pracuję z tak wspaniałymi ludźmi, że w takich momentach u nas następuje pełna mobilizacja i duży spokój. Więc wbrew pozorom nie było to bieganie i rwanie włosów z głowy, tylko, tylko raczej co możemy zrobić, jak to zrobić, jak szybko możemy różnymi rzeczami zdążyć i też co wybrać jako, do, jako pierwsze tak do zrobienia, a, a co dopiero potem. E, więc to były takie, takie pierwsze godziny, pierwsze dni e, takiego porządkowania, znaczy trochę takiego oglądu sytuacji, tak. I tutaj też było tak, że na szczęście dostaliśmy kilka dni na to, żeby faktycznie te wszystkie operacje myślowe przeprowadzić, e, bo Zajęcia zostały. Znaczy miały być ogłoszone, które zajęcia będą zdalne, bo to jeszcze tak trochę było, że nie było do końca wiadomo, co i jak będzie realizowane zdalnie. Trzy dni na to, żeby jakie jednostki dydaktyczne się przygotowały do tego, Czyli żeby trzy ogłosić. realnie, bo tak, to pewnie tak, nie oczywiście, że trzy doby, tak, bo to dni. nikt nie spał wtedy, także to nawet nie ma, nie, ma, nie ma złudzeń. Więc przez te trzy doby byliśmy w stanie już przygotować coś tak, dla uniwersytetu. I najlepsze było to, że mniej więcej po. Nie wiem, 10 minut po ukazaniu się tutaj dokumentów rektorskich, no to zaczęły spływać pierwsze zamówienia na zajęcia zdalne do nas. To była dosłownie reakcja niemalże od, od, od jednego, od, jakby no bardzo szybko to się wydarzyło, tak? Także szybko nas wykładowcy odnaleźli i zaczęli do nas się zgłaszać. Tak? A jak to wyglądało wcześniej? Te, no bo zajęcia zdalne. Przecież były zawsze opcje na uniwersytecie. Mm -hmm. Ja też tu pracuję kilkanaście lat, mm -hmm. więc wiem, że taka opcja była. Ja z niej nie korzystałam. Oczywiście, bo jakoś chyba nie lubiliśmy takich zajęć, zanim nie było to konieczne. Mm -hmm. Były prowadzone kursy online i one cieszyły się zainteresowaniem? Tak. Tak, tak. To, y, tylko nie taka, to nie była taka skala. Natomiast y, sama y, jednostka, czyli taki proto-CKC obecny, czyli Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji, y, istniało od roku 1999, więc y, jednak y, kawał czasu. Y, no i to była taka jednostka, która, no, jest, jakby teraz nadal w formie CKC, tak, y, zajmowała się takim trochę eksperymentowaniem z tą formą zdalną. No, i zaczynało się oczywiście od takiej pracy z entuzjastami, z takimi osobami, które miały ochotę coś pozmieniać w swojej pracy, coś spróbować czegoś nowego, coś sobie tam ciekawego e, zrobić poza taką dydaktyką bardzo tradycyjną, nazwijmy to. Chyba dr Tomasz Kopczewski z WNE był takim protoplastą. On był gościem naszej naszej audycji już kilkukrotnie i opowiadał właśnie o tym, jak od lat przekuwał się przez te tajemnice zajęć realnych dużo przed pandemią, więc chyba to był jeden z takich entuzjastów. Tak, taki współpracownicy pana doktora również, także tak tutaj. Cała plejada znakomitych osób tutaj jestem z nim współpracowała. Też jednym Były takie dwa duże projekty, które pozwoliły przygotować metodykę i. Przygotować też kadrę do tego, żeby potem nie że usłyszeć, tak powiem, ten kaganek od oświaty do siebie, do, do wydziałów. Jeden to była coś, co się nazywało bardzo długą, skomplikowaną nazwę, czyli interdyscyplinarna baza internetowych zajęć akademickich. Tutaj zainaugurowana przez profesor Wieczorkowską, kiedyś dyrektorkę COME, bodaj w 2005 roku, więc to już taki, taki kawałek historii. I miałam przyjemność koordynować ten projekt od 2007, tam przez 10 lat chyba. No więc to były takie zajęcia ogólnouniwersyteckie do naszych kochanych studentów i doktorantów i rzeczywiście to było tak, że gdy pojawiała się oferta już w sosie, żeby się można było zapisać, to te zajęcia, znaczy miejsce na te zajęcia znikały w ciągu 15 minut, także tutaj to, to bardzo fajnie, fajnie działało przez, przez wiele, wiele lat. W którymś momencie było tak, że w ofercie mieliśmy chyba 50 czy 60 kursów semestralnie, tak jakoś tak to, to wyglądało, także no taka spora grupa ludzi przez to przechodziła. A drugim takim projektem to były zajęcia językowe mieszane, czyli tam ta część no, taka konwersatoryjna, powiedzmy, była robiona w salach, a część taka bardziej związana ze słownictwem, z gramatyką, z ćwiczeniem, no to była zdalnie. No i to były takie dwie. Dwa filary tego nauczania zdalnego przed pandemią, tak? Tutaj. To co się zadziało takiego, że jak wybuchła pandemia, to ten entuzjazm gwałtownie opadł. To pamiętam <noise> początki, kiedy właśnie po tym zarządzeniu rektora pojawiły się głosy, że tutaj będą teraz zajęcia zdalne. No i nawet na naszych rodzimych wydziałach, no część pracowników powiedziała, Niekoniecznie. Poczekajmy mm -hmm. do czerwca, odrobimy zajęcia stacjonarne. Nie wyobrażam sobie pracy właśnie w formie zdalnej. Mm -hmm. Dziś dwa lata po już wiemy, że to nie tylko Żyda się że, że da i to stało się elementem naturalnym. Ale dlaczego wtedy taki opór się pojawił gwałtowny w tym marcu? Mieliście jakieś diagnozy mm -hmm. robione na ten temat? Ja myślę, że to tak z obserwacji bardziej, to chyba najwięcej problemów wynikało z tego, że się złożyło naprawdę wiele czynników na to, że to po pierwsze... Część osób oczywiście była wspaniale przeszkolona z, z tej kadry dydaktycznej i wiedziała co jak i jak i chciała do tego zabrać i jak pomóc kolegom, koleżankom również z jednostek, którzy wcześniej nie prowadzili takich zajęć i tutaj y, mieliśmy tutaj przyjemność po prostu z takimi osobami współpracować, które gdzieś tam no, w pewny sposób nas odciążały. Tak? bo potrafiły na przykład do nas przekierować, tak, osoby bardziej zagubione od siebie. To też była cenna pomoc, tak żeby te osoby, można było się z nimi skontaktować. Ale no nie wszyscy mieli to doświadczenie wcześniejsze i to często było tak, że nie się nakładał ten kryzys związany z tym, że jest niepewność w pracy, no bo umówmy się, że to nie było przyjemne, tak, dowiedzieć się, że w ciągu trzech ma trzeba się koniecznie przekwalifikować, na osobę, która prowadzi zajęcia zdalne. To trudna sprawa. Plus to, że wszyscy no, byliśmy zamknięci w domach, plus to, że w tych domach mieliśmy też członków rodziny, psy, koty, tak to wszystko było. Czy pamiętacie na danym. Tak, mhm. tak, tak, więc to y, myślę, że to bardzo była taka sytuacja no, po prostu trudna dla wszystkich i z bardzo różnych powodów, więc takie sytuacja jakakolwiek, nowość, jakakolwiek zmiana jest po prostu niezmiernie trudna. Zresztą jako socjolog na pewno ty będziesz mogła tym dużo opowiedzieć, tak? Ale, ale no taka zmiana bardzo nagła i taka, no, niepowiązana z wcześniejszym doświadczeniem po prostu, tak? Była. Technologicznie byliśmy przygotowani jako instytucja? Dwa mm. lata po chyba możemy powiedzieć. Czy to był <laughs> dla was szok? Czy mieliśmy te, to całe zaplecze infrastrukturalne? Ja myślę, że to wiesz co wyspowo jest, bo to jest tak, że infrastrukturalnie my Myślę, że jak najbardziej tak. Znaczy, I były platformy nauczania zdalnego już wcześniej, tak i to rozwijane, uzupełniane i poprawiane e, całymi latami. E, była też infrastruktura do nauczania synchronicznego, czyli do wideokonferencji, czyli cały ten pakiet Google, czyli Google Meet i, i wszystkie inne narzędzia googlowskie, czy Zoom, nawet jeśli ktoś, e, ktoś wolał. E, to było. Natomiast e, skala tutaj była dużo większa, więc e, tam trzeba było oczywiście. Infrastrukturę serwerową zapewnić, tak, trochę bardziej y, wydajną. Ale powiedzmy, że to da się w miarę szybko zrobić. E, natomiast to, co było trudniej zrobić, to gdzieś tam przekazać te kompetencje y, na uniwersytet, tak, właśnie, żeby też trochę uspokoić ludzi, którzy się denerwują tym, że teraz o to, to coś nowego nadchodzi, pokazać narzędzia, które są dostępne e, w jakiejś takiej w miarę nieskomplikowanej formie, zapewnić, że tu jesteśmy, pomożemy, tak, to jakby to, to był taki e, chyba. Największą zmianę szczerze to w tamtym momencie to pamiętam, że może nie tyle zmiany, że takie największe wyzwanie, które, które nas wtedy czekało, to jak powiedzieć 3,5 tysiąca wykładowców, że, że będzie dobrze, tak? że damy radę i że tutaj, no, gdzie będziemy mogli pomóc, to zawsze pomożemy i że są ludzie, którzy. Nie odwrócą się tak w tej sytuacji od, od kadry dydaktycznej, no po prostu. I myślę, że to się w jakimś tam stopniu udało i no może nawet w, teraz pochwalę mój wspaniały zespół, że, że mój wspaniały zespół po prostu dobra do to zrobić. Tak, i, to, I to naprawdę. No, coś wspaniałego było to oglądać. No, od października ruszyliśmy już całkowicie zdalnie, o ile mm -hmm. pamiętam, więc tak. ten pierwszy szok marcowy dosyć szybko został przepracowany. Nawet przez tych, którzy czekali do czerwca, to, mm -hmm. to wakacje poświęcili pewnie na planowanie kursów. Mm -hmm. Z Twojej perspektywy, jak bardzo różny jest kurs, który prowadzi się online, od takiego kursu stacjonarnego? Pamiętam, że te pierwsze przymiarki, takie nasze chałupnicze przechodzenie na kursy zdalne, mm -hmm. no to było robienie tego samego, tylko poprzez wideokonferencję na Zoomie mm -hmm, Micie mm -hmm, czy, czy jakimś innym komunikacją. A potem okazywało się, że to chyba nie do końca o to chodzi, żeby po prostu się transmitować. Tak. I to jeszcze z dzieckiem czasami w szlafroku, chodzącym gdzieś za plecami, bo te elementy pewnie też notowaliście, rozmaite takie wpadki domowe, ale to już były wiralowe filmy internetowe. Mhm. Na czym polega ta różnica, twoim zdaniem, pomiędzy takimi zajęciami stacjonarnymi a zdalnymi? Z perspektywy tych wszystkich innowacyjnych metod? E, powiedziałabym chyba, że. Mm, zdalna forma kształcenia wymaga więcej planowania, po prostu. E, takiego rzetelnego, e, teraz brzydkie dydaktyczne sformułowanie, projektowania dydaktycznego, czyli takiego uporządkowanego i e, tutaj ciekawostka jest taka, że e, zwykle przed pandemią, gdy m, projektowaliśmy czy współpracowaliśmy z wykładowcami przy robieniu różnych kursów, no to Dawaliśmy sobie takie pół roku na to, żeby właśnie sobie ustalić cele tego kursu, treść do tego dobrać metody, wybrać formę, środki. to były trzy doby. Tak, a tu nagle mieliśmy zaprojektować, ale to jeszcze oprócz tego ten scenariusz trzeba wdrożyć w życie, przygotować materiały, tak zaplanować aktywności studentów, no cała masa rzeczy do zrobienia. I, i właśnie taka, no półroczna, a tutaj w trzy doby trzeba było gdzieś tam, no powiedzieć ludziom, słuchajcie, no nie, nie, nie ci pół roku, tak, się taki materiał, y, cyfrowe wspieranie dydaktyki na UW i tam też można wy. wy szperać jakieś informacje cenne. Planowanie, projektowanie, a bariera ludzka miała tu jakieś, jakieś znaczenie czy rolę do odegrania? Zdecydowanie. Znaczy jest w ogóle tutaj akurat, wchodzimy na mój konik, więc uwaga, będę mówić długo. Jest takie, takie dość powszechne przekonanie, że to jest forma, która odhumanizowuje, tak? że to jest taka, taka trochę nieludzka, także ja mam taką kontrowersyjną tezę, że ona jest nieludzka, jak się nie uwzględni po prostu w projektowaniu tego, że trzeba też wprojektować aktywności. I kontakt. Tak, stawiam uszu, bo jestem chyba w tej grupie dydaktyków, którzy nie przepadają za taką formą uczenia. No to wiesz, no to nie trzeba tego lubić, tak? tylko trzeba mieć gdzieś tam świadomość, że przechodząc całkowicie zdalnie, zabieramy naszym studentom i nam też takie kontakty bardzo nieformalne, przed, przed salą, tak? te 15 minut po zajęciach. Tam są można coś porozmawiać, wymienić jakimiś informacjami, co po niektórych na papierosa sobie pójdą, tak. I gdzieś tam ten taki kontekst społeczny przy zmianie medium tak nawet uciekać i też fajnie jest wziąć to pod uwagę i nie polegać tylko na tym, że to się po prostu samo zadzieje naturalnie bo wszyscy są w jednym miejscu geograficznie tak tylko, tylko trzeba to po prostu projektować ja właśnie byłam całkiem niedawno na takim fajnym szkoleniu w Harvardzie zarządzania kryzysowego w edukacji taka propozycja bardzo bardzo na czasie i tam widziałam, że oni po prostu tego bardzo poważnie podeszli, tak, że naprawdę, jeżeli było 15 minut przerwy na, na jakieś takie pogadanie sobie luźne, to oni to projektowali, czyli dawali temat do rozmowy, potrafili jakoś tym wszystkim zarządzić, tak? że, że to pójście tutaj na, na taki żywioł po prostu się nie sprawdzi, tak, i doprojektowanie do tej merytorycznej części, tej takiej społecznej części jest tutaj po prostu niezmiernie istotne, żeby no właśnie nie stracić tego takiego ludzkiego kontaktu, takiego waloru. No. A nie masz wrażenia, że taki wymóg, o jakim mówisz, bo mm. to jestem dydaktykiem, to, to mm. możemy tak rozmawiać od strony kuchni, no. spycha ogromną odpowiedzialność na barki prowadzącego, bo naszym zadaniem do tej pory, mm. do 2020 co to był 11-10 marca, było prowadzenie zajęć dydaktycznych, czyli przygotowanie merytorycznego wsadu, animacja studentów przez mm. półtorej godziny. A mm -hmm. teraz jak przedstawiasz mm -hmm. jakie zadania przede mną stoją, to mam wrażenie, że nie dość, że jest tego trzy razy więcej i tak mm -hmm. też odczuliśmy to w pandemii jako to? prowadzący, że było po prostu dużo więcej pracy, to też jeszcze jestem odpowiedzialna w takiej wizji za też przerwy pomiędzy zajęciami, zaanimowanie mm. dyskusji na przerwach, mm. takich właśnie papierosowo-kanapkowych. Mm. I to się wydaje taką, wiesz, taką holistyczną rolą. Wykładowcy, dydaktyka, czy jak zwał, tak zwał, jakby zajęcie się studentami od poranka do wieczora, łącznie z zainicjowaniem rozmaitych aktywności, oddaniem mm. im głosu. Bardzo dużo od nas oczekujecie, pani pełnomotnik w takim, w takim nie, nie. wyobrażeniu o nauce. Ja myślę, że mam, mam pełne zrozumienie do tego, jak bardzo to jest trudne. Tak? I ja w ogóle marzę o takiej instytucji na uniwersytecie jak teachers' assistant, po prostu w którymś momencie, że moglibyście jako dydaktycy mieć wsparcie szczytników czy doktorantów w trakcie zajęć, którzy mogliby część tych obowiązków po prostu czy przejąć, czy, czy na, trenować, tak, też, też potem takie swoje umiejętności dydaktyczne, czy ktoś by chciał taką, taką karierę sobie obrać, tak? to, to myślę, że to, to, to byłoby naprawdę bardzo, bardzo ważne. I w ogóle pojawiały się takie inicjatywy w którymś momencie w czasie pandemii, że studenci trochę tak spontanicznie pomagali wykładowcom, w, no właśnie w takich takim upłynnieniu może tego całego procesu, tak? To to się zdarzało. Oczywiście nie, nie wszędzie i nie zawsze, tak? No to, to, to wiadomo. Natomiast... To się działo. Studenci momentami rzeczywiście widzieli, że jest jakiś problem i sami próbowali tutaj z jakąś inicjatywą wystąpić, także to było też wspaniałe, żeby to oglądać. To tak. Ja się zwierzę może, bo miałam takie mm. doświadczenie właśnie z wykładu online. Nie jest to mój ulubiony typ wykładu, ale, ale przywykliśmy więc i do takiej formy i pamiętam, że moja córka miała lekcję informatyki niestety w drugim pokoju i coś tam nie chciało zagrać z Adobe Flash Player'em i to mm -hmm. były jakieś bardzo trudne przeboje i studenci. Nie dość, że animowali mnie i ją, to jeszcze wpadli na genialny pomysł, że będą na czacie wysyłać różne gry i zabawy, żeby ją zająć w tym czasie, bo oczywiście musiałyśmy we dwie uczestniczyć w tym wykładzie, co no tak. było trochę dla mnie jednak trudne. A w trakcie y, prezentowania y, to chyba skorzystałam z Zuma czy innego programu. Nie mogłam też czytać czatu jednocześnie, bo to... I to wszystko razem spowodowało, że jeden student zajmował się córką, wymyślał zabawy, drugi pomagał jej w informatyce, trzeci czytał mi czat. I pomyślałam, że naprawdę jest to zespołowa praca, żeby ten wykład dla tych studentów 50 osób mógł się odbyć. I to było fajne, bo to było też takie łączące. Więc, żeby nie ma ludzi, że to było bardzo nieznośna forma, to rzeczywiście gdzieś taki duch współpracy się pojawił i ten asystent, o którym mówisz, to myślę, że, że byłaby dobra, dobra rola, która by nam pomogła po prostu usprawnić to, to, to działanie. A co studentom podoba się w takim uczeniu? Bo, bo, bo nasi studenci na Wydziale Socjologii są zachwyceni mhm. e, przynajmniej częścią tych zajęć zdalnych, no, no bo na przykład nie muszą dojeżdżać, prawda? I to było dla nich wygodne w czasie pandemii. Ale chętnie też wracają na zajęcia stacjonarne. Co w tych zajęciach takich, wiesz, wzbogaconych o technologię studenci wskazują jako najfajniejsze elementy? Nie chciałabym tutaj w imieniu studentów przemawiać, bo to, to, to już dawno za mną, że tak powiem, no to, to, to co z obserwacji mogę co najwyżej przy, przytoczyć, nie, nie chciałabym tutaj studentom odbierać głosu, tak? Myślę, że można by tutaj kiedyś jeszcze na przykład studenta skonfrontować z takim naszym rozmawianiem, ale to, co ja zauważyłam, to oczywiście taka elastyczność w tym, kiedy przygotowuję się ja do zajęć, tak? czy mam więcej czasu na to, żeby sobie coś powtórzyć, co było niejasne, jeżeli wykładowca zapewnia te materiały czy na platformie, czy, czy w postaci na przykład nagrania, tak swojego wykładu, że jest mo możliwość powrotu do tego, co się odbyło i, i takiego. No, czy głębszego spojrzenia w jakieś, w jakieś sprawy merytoryczne, takie, które wymagają więcej zrozumienia, więcej czasu, no to dojeżdżanie, no to, to, to jest jakby jasne, ale też mam wrażenie, że czy wrażenie, no to tak trochę się śmiejemy zawsze tutaj w zespole, że to jest taka forma, która jak nie jesteś zorganizowany i systematyczny, to, to utoniesz. Tak? Znaczy, że tutaj jest trochę coś takiego, że. Student czy prowadzący? Both, bo chyba jeden idrów. Aha, <laughs> bo um, idealnie czy optymalnie jest tak, jeżeli co tydzień, tak czy jak, jak się odbywają zajęcia, pojawiają się również aktywności. Myślę, że nie skłam, jeżeli w większości przypadków to był właśnie ten sposób, że przechodzimy na zajęcia, coś tam się odbywa na tych zajęciach przez półtorej godziny, a potem można przez te, przy kolejny tydzień zapomnieć, co tam się, prawda. Tak nie wracać już do tego tematu, tak? Ewentualnie jakąś tam coś doczytać, ale to, to tyle. Natomiast zdalna forma nauczania w takiej formie, w której na przykład sprawdzanie wiedzy, czy jakieś takie dodatkowe testy, czy dodatkowy materiał pojawiają się tak, że w ciągu tego tygodnia pomiędzy zajęciami należałoby coś zrobić, to niezwykle um, wspomaga taką systematyczność uczenia się, która jest po prostu bardzo, bardzo efektywna, tak, tak na, na koniec. Znaczy że uczenie się, nie uczenie się przez cały semestr, a potem szybkie uczenie się do sesji. Jak, a zbliża się sesja. Tak, wszyscy to wiemy, że to nie działa aż tak dobrze, jak się chciało, bo się po prostu łatwo zapomina. Natomiast takie stopniowe, systematyczne budowanie wiedzy, umiejętności po prostu jest skuteczniejsze i takie bardziej no, na dłuższą metę bardziej korzystne tak, dla, dla, dla studenta. To pewnie nie wszyscy się ze mną zgodzą, studenci pewnie by woleli inaczej, ale no, badania pokazują, że, że właśnie systematyczne, takie częste powtórki są, są do tego lepsze. W ogóle tutaj chciałam zrobić przypis, że w 2013 roku była robiona metaanaliza badań, które porównywały skuteczność czy właśnie, no efektywność, strasznie nie lubię tego słowa, ale no, skuteczność nauczania zdalnego versus face-to-face, -face, zdalnego w formule mieszanej, czyli część w sali, część zdalnie. No i wyszło tam, że statystycznie istotne jest to, że mieszana jest skuteczniejsza, skuteczniejsze, Między innymi z tego powodu, tak, że no Po prostu wymusza, już mówiąc brutalnie, jakieś takie regularne przeglądanie tego, czego trzeba się nauczyć. I wymusza na prowadzącym znów będę bronić tutaj naszej, <laughs> naszej pozycji dużo więcej wysiłku. Ale to, co mówisz, to też jest taka zmiana całościowego patrzenia na naukę. Mm -hmm. Bo jednak jak przypomnijmy sobie nasze studia, pięcioletnie, jednolite mm -hmm. magisterskie, które no, polegały na pewnym. No wiesz, doświadczaniu nauki, prawda? No w, mm -hmm. różny, w różny sposób. Na, na, czy na wykładach, czy na konwersatoriach, czy na spotkaniach gdzieś tam też poza, poza akademią, ale to było takie, tak, takie uczenie się, tak, taka, taka akademia, tak bym powiedziała. A to, co mówisz dzisiaj, to jest to może jest bardziej szkoła, bo to są regularne ćwiczenia, regularne spotkania, wiesz, te wykłady z filozofii, na które chodziłam <grym kilkanaście <grym lat temu i potem rozmowy o filozofii, gdzieś o Popperze czy Heideggerze po godzinach, mm -hmm. to było takie studiowanie. Miałam taki obraz, mm -hmm. może anachroniczny, ale jednak. A dziś no, ta, ta, ta rewolucja, która z jednej strony personalizuje treści i pozwala na to, żeby każdy oglądał sobie, co chce i kiedy chce. Mm -hmm. I filmiki nagrane z wykładów w dowolnym momencie życia. A z drugiej strony ta intensyfikacja, bo to też mówi, że kilka razy w tygodniu do tego wracać, to się chyba nam cały paradygmat zmienia. Czy jest jakaś taka, wiesz, transformacja większa tego uczenia się dzisiaj, czy tylko po prostu nowe metody i nowe narzędzia weszły w hmm. system edukacji? Ja myślę, że tutaj trochę się obnażyły... Yy... Słabości metody podawczej, ogólnie rzecz biorąc, czyli takiej metody wyłącznie wykładowej, która w pewnych kontekstach jest potrzebna i skuteczna. Oczywiście to, to, nie, jest, to nie jest tak, że teraz uważam, że oto metody podawcze należy w ogóle wyrzucić z uniwersytetu, co absolutnie nie, bo one mają swój czas i, i swoje miejsce. Natomiast obnażyła się taka słabość, że no, nie, nie, nie łudźmy się tak, całe szkolnictwo w Polsce tak wygląda, że jest oparte na metodach podawczych bardziej niż na takich aktywnych. Tak? I w momencie, kiedy ta metoda podawcza jest stosowana bez żadnego zastanowienia się do, do każdej materii, no to pojawiają się kłopoty, bo po prostu nie wszystko da się w ten sposób przekazać. Tak czasami trzeba coś zrobić, żeby coś zrozumieć, a nie tylko posłuchać, żeby coś zrozumieć. Tak? To, no to też tak bywa. Więc myślę, że tutaj się takie rzeczy zaczęły pojawiać, że. Hmm. Wiele wykładowców miało taką myśl, a właściwie tę ja muszę przebudować teraz swoje zajęcie, co prowadziłem mi 15 lat, bo teraz już widzę, że można by to było zrobić zupełnie inaczej i bardziej w to, na przykład, włączyć studentów, tak, w te, nie wiem, na przykład metodę projektu, tak? do, do której się bardzo dobrze dane nauczenie nadaje. No i tak widzę, że więcej jest próby takiego aktywizowania rzeczywiście intelektualnego studentów w trakcie zajęć. Że to jest nie tylko tak, że ja rzucę pytanie i ktoś tam może odpowie, tylko że rzeczywiście zaczyna się takie planowanie, co oni ze sobą będą robili, czego się w ten sposób nauczą, jakie będą tego efekty, jak ja to mogę sprawdzić, tak? No takie już bardziej myślę, że to jest taki kolejny level trochę dydaktyczny, takie, żeby właśnie zaprojektować. Myślisz, że to zostanie z nami na dłużej? Czy to jest taki element zarządzania kryzysowego, że póki co nie wiadomo, co będzie za miesiąc, czy będzie zdalnie, czy stacjonarne, czy izolacja? Więc tak się już obudowujemy z każdej strony? Czy to już tak wejdzie nam w krew, jak, jak, jak prognozujecie? Myślę, że znowu to będzie wyspowo, ale yy, muszę powiedzieć, że jestem optymistyczna. Tak? Tutaj naprawdę taka zmiana yy, zachodząca... Yy. Było też widoczne, że w zeszłym roku robiliśmy coś, co się nazywa Forum Dobrych Praktyk, czyli takie spotkanie dydaktyków wewnątrz Uniwersytetu, też doktorantów. Zaprosiliśmy ludzi, żeby nam no, po prostu opowiedzieli, jak to było, co zrobili fajnego i czym by się mogli pochwalić, a co było trudne i co, jak sobie z tym poradzili. Zresztą, tak tutaj, bezczelna autopromocja w tym roku też robimy forum dobrych praktyk, więc jak ktoś ma ochotę, do 24 maja jest to dostępne dla wykładowców i doktorantów. I. Tam było widać olbrzymi entuzjazm takie przekonanie, że to ma sens po prostu, że te zajęcia są lepsze e, dzięki takiemu trochę przeprojektowaniu. I że oni już sobie to tak zostawią, w tym, w, może niekoniecznie całkowicie w formie zdalnej, ale, ale jakieś takie różne swoje odkrycia z tych, e, z tych dwóch lat, no to myślę, że, 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 że spokojnie. E, ja bym się w ogóle na początku pandemii miałam taką, e, pisami jakiś artykuł, już nie pamiętam, podsumowujący właśnie te pierwsze miesiące. E, I e, miałam tam za zdanie przedstawić sobie swoją prognozę, tak, co jak to się rozwinie. I ja mam... Mm, Wyraziłam tam takie przekonanie, że może być też tak, że to wahadło tak mocno wychylone w jedną stronę w kierunku zdolności, po prostu bardzo odbije w drugą stronę. I gdzieś tam w trakcie pandemii było to widać, że jak tylko można było stacjonarnie, to wszystko tak, o dobrze, teraz porzucamy ten internet. Ale to wahadło wróciło. Znaczy, jest tak, że zaczyna... w tym wychyleniu cyfrowym zaczyna się robić taka równowaga, taka sensowna równowaga, bo. To może dla kontekstu, przed pandemią mieliśmy około 750 kursów zdalnych na platformie. Potem w trakcie, w tym pierwszym roku, w 2020, mieliśmy ich, teraz mam tutaj karteczkę, co przeczytam, około 6000, więc to. 10 razy tyle prawie. Tak, i to robiliśmy tym samym zespołem, który nie spał po prostu przez jakiś czas. Myślę, że też wykładowcy nie spali. A teraz w tym roku akademickim, to sobie dzisiaj specjalnie sprawdziło, mamy tych kursów 3700, więc to nie wróciło Połowa. do stanu mhm. sprzed pandemii. Okay. A I rok mieliśmy już praktycznie cały stacjonarny, więc ta forma, nawet jeżeli część osób zamawiała sobie te kursy tylko tak, żeby, Anna, jakby się coś wydarzyło, to tak, żeby, żeby było. Tak to nadal jest to imponująca liczba i, i myślę, że stąd, to, to jest ta moja dana, z której bier, czerpię ten swój optymizm, także, że to jednak coś tutaj zostało. A na koniec jeszcze, coś wam nie wyszło? Macie jakieś e, e, wydarzenie, które e, jakoś spektakularnie nie wyszło, <sum> czy jakieś kursy, czy jakieś e, sytuacje, które wymknęły się spod kontroli? My mamy tego pełno, żebyśmy się no tak. ja już opowiedziałam <sum> o moich e, przygodach wykładowych. Nawet mm. Centrum Kompetencji Cyfrowych coś czasem nie wychodzi. Nie no, tak, no ale to wiesz, to rzecz w tym, że jak to się tego podchodzi. Nie no, mieliśmy taki taki trudny moment właśnie na początku związany z infrastrukturą tak y, czysto technicznie, że trzeba było, jakby ta, ta fala zamówień, kursów się po prostu nie zatrzymywała. My tylko po prostu, ja się obudziłam, nie wiem o której godzinie nawet, ale na pewno o 3 rano już klikałam do północy mniej więcej, żeby te wszystkie kursy tam przygotowywać, akceptować i tak dalej. I się okazało w którymś momencie, że my po prostu nie zmieścimy tego wszystkiego na obecnej platformie, trzeba było e, campus, e, 2. campus 2 dostawić. tak Bardzo szybko właśnie załatwiać serwery, tutaj ten telefony w środku nocy do różnych tam służb informatycznych na uniwersytecie, wszystko się działo. E, także, także to było taki, taki był trudny moment, że musieliśmy na moment też wstrzymać przyjmowanie, czy znaczy nie przyjmowanie zamówień, tylko tworzenie kursów. Trzeba było po prostu usiąść na rękach i poczekać, aż się tutaj zadzieją różne rzeczy techniczne. A i tutaj nasz wspaniały zespół IT oczywiście dał radę, tak? Ale no to był taki taki moment, gdzie, gdzie no dużo malisy piłam. <grywka> Ale zadziało się dobrze. Mamy dwie platformy. Wszystko się póki co mieści. Trzy tysiące, kilkaset kursów. Zobaczymy, ile będzie w przyszłym roku. Będziemy aktualizować, tak. na ile to wahadło wychyla się w stronę stacjonarnych czy, mm -hmm. czy zdalnych zajęć. Pewnie każdy ma swoje preferencje i też... A nie ma złego w tym. Na pewno podzielimy się nimi tutaj. Dorota, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. To dziękuję. taki podwuletni bilans um, implementacji nowych technologii. Mówiliśmy wiele o technologiach w pandemii, a teraz czas spojrzeć trochę wstecz. Udało nam się z perspektywy, prawda? Oj tak. Udało nam się. Możemy narzekać na pewne mankamenty, jakieś drobiazgi, ale generalnie udało nam się i, i daliście radę, i daliśmy jako uniwersytet radę. Mm -hmm. Będziemy patrzeć wam dalej na ręce i sobie <laughs> będziemy poprawiać się w Zapraszamy. tym i, i wracać do wątków cyfrowych na Uniwersytecie Warszawskim. Naszym gościem była dzisiaj Dorota Sidor, pełnomocniczka dyrektora do spraw dydaktyki i szkoleń w Centrum Kompetencji Cyfrowych. Dzięki Doroto bardzo. Wielkie dzięki. No cóż, a my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku efektu sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Efekt sieci. Radio Campus. Same sztosy.